Dobra, cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22, oczywiście M-Creek. Tutaj widzicie, będzie Axial Flow kosił na zwykłym pracowniku. Nie, cosplaya mu ustawię, ale pierw muszę pole kupić za 772 tysiące. Dobra, już mnie stać. 2 miliony 800 kredytów, jak widzieliście, no ale to się spłaci na spokojnie. Jednak sobie ustawię tego cosplaya, tak sobie teraz pomyślałem. Że później jak ja to będę kosił, to już przynajmniej dwa razy w koło będzie obkoszone, nie? Albo przynajmniej raz. No i może sięgnie do tego, do przyczepy. Powinien. No i dobra, a ja będę kosił sobie moim starym case'em. Czyli 7150 Axial Flow'em. A to też tylko tam parę minut. No potem się przesiądę albo na tego dużego case'a, albo na John Deere'a, zależy jak tam będzie. Jak tam będzie obkoszone wszystko, nie? Nie jakby to skosić. Chyba raz. Oj. Chyba raz dookoła obiada, a potem będę jakoś od drogi kosił. Tararara. Na kanał. Szesnasta sześć, jest niedziela 11 lutego, jak widać. O jest. Tararara. Dzisiaj niedziela, to trzeba trochę ponagrywać odcinku. Póki jest wolna chata. Do 22 mam czas. Więc od 18 oj, od 18 będzie oporowe nagrywanie. Będzie wtedy i flet nagrywany, i Ellengrad. No i to chyba w sumie wszystkie serie takie głosowe. Czyli dwa razy głosowe i wtedy mogę timelapse nagrywać, tak? Chyba tak. No bo ten będzie odcinek na wtorek, na czwartek, nie, na piątek chyba. No chyba na piątek tak będzie, ja. Ten będzie na piątek, to na sobotę flet. Najwyżej jeden odcinek będzie w tym tygodniu tylko z tego, nie? Z Balerona, ale to przez to, że... Wtedy film może chyba dwa razy wrzucić, bo raz nie było. Chyba tak trzeba będzie zrobić. Albo fleta dwa razy. No nie wiem, pomyślę. Jakoś to rozkminię, ale jeszcze nie wiem jak. Ten odcinek jest na pewno na piątek. Na sobotę będzie flet. No to na niedzielę by wypadało wielmoże nagrać, nie? Na za tydzień. I chyba zrobię, że dwa razy wielmoże i tyle. Też bardziej lepiej by było jakby jakiś głosowy odcinek był tutaj jeszcze, nie? Na przykład fleta drugi odcinek. Bo nie było w tamtym tygodniu. No nie wiem, pomyślę. No a ja sobie tutaj koszę soję. Tego nie powiedziałem. Znaczy to nawet widać, nie? Tutaj też jest koszona soja. Ale mi... Dobra, pół okrążenia prawie że zrobił. Może skład kręby bardziej. A, tu nie ma wapna. Góry też nie powinno być wapna. No właśnie, 19 jest do wapnowania, ale chyba nawet w ogóle nie była wapnowana, więc... A tutaj przed domem też nie ma wapna, dobra, więc elegancko, bo potem będzie tutaj chyba koszony. Czy te zasiany, nie, co jak, czekaj, wprost. Może być i rodzaj roślin, tutaj są dwie soje, dobra. I tutaj, no tutaj to będzie John Deere kosił. A nie, klas on pojedzie kosić, klas, case, ten, na 31. A John Deere z góry będzie ciągnięty i będzie kosił na 41 albo 38, obojętnie. No, a duży Axial no nie skończy na tym odcinku kosić tego. No bo jest dzisiaj na godzinę, tak? No ale nie będę przyspieszał tych headerów jak na Baleronie. No może w przyszłości, ale teraz jeszcze nie. Ta-da-da-da.
No i dobra, tak to wygląda. Można i tak, nie? No i dobra, ja już wszystko wiem. Snapy pootwierane. Header trzeba podnieść. Skoro to GPS, to mogę tutaj wjechać. Nic mu nie będzie. Terirara. No i tak to wygląda. Tutaj marchew jest do zbioru, czy jeszcze nie? Jeszcze nie, jeszcze jeden dzień musi być. Dobra, tutaj jest jęczmień posiany. A tutaj ja tylko tyle posiałem. A, bo to miało, tutaj będzie przeorane to wszystko. Dobra, to będzie połączone, to będzie jedno pole. Więc sobie tam powoli sobie kosi, to nie kosi. A u góry też się powoli kosi. Już teraz to chyba bardziej się wysypuje niż kosi. No, to się da. Ja mam tu jeden przejazd długi i wtedy ten klin taki tutaj będzie dziwny. Ale jeszcze trochę te drzewa znikną, tutaj będzie całe po całości przeciągnięte pole. Aż tam, z tamtym. Gdzie ten domek jakoś trzeba będzie ładnie obrobić. Jakoś tak bardziej półokrągło. Też może, na razie może być ten tekon prosty. Ale w przyszłości on będzie na pewno zlikwidowany, bo jak będą big budy tutaj siać. Tak jak na Baleronie, no to... No to ja tu ciężko widzę, nie? Tyle szkoda po prostu ziemi, żeby zostawało coś, nie? To lepiej pomalować sobie tam na półokrągło i... Tam te haszuny zostają, bo nie może być aż tyle likwidowanego. No i tam jakoś będzie to połączone. Bo tak naprawdę tutaj już będzie ten land... No tutaj jak będzie zrobiony, to już będzie do końca gry ten land, bo tu nic z nim już nie zrobi. Ten land też już jest do końca gry zrobiony, bo tu już nic więcej nie da się wymyślić. Bo teren się kończy. No mam chęć w tym roku Emplika skończyć, nie? No ale zobaczymy, jak to będzie szło. Czy ja będę dużo pól teraz kupował, dużo maszyn. Na pewno muszę header. Na pewno nowy kombajn muszę kupić. Tego case'a muszę wymienić, bo on już jest za mały. No i przede wszystkim pierwsze gospodarstwo przebudować, no bo to jest tragedia, co tu się dzieje na tym gospodarstwie. Jest za małe już to gospodarstwo. Wiadomo, że tutaj inaczej to wygląda, bo jest raz w tygodniu tylko odcinek, no to też nie mam tyle czasu. I też ta seria nie idzie do przodu, no bo jest tylko raz w tygodniu. Nawet, no widzicie, w tym tygodniu nawet poprzednim nie było M-Clicka, bo tak wyszło. Że w ogóle nie było ani fleta, ani M-Clicka. Jeszcze te 2000 krów jakoś mi się udało tam nagrać na piątek chyba, czy tam na sobotę. Ale chyba w piątek to było. To mi się jakoś tam jeszcze udało, nie? Ale tak to też było. Na styk w sumie wszystko. Dobrze, ten odcinek z tego, na niedzielę był. Z FSA 13. No bo ja nie miałem wielmoża ogarnięty, bo tak jak miałem wielmoża ogarnięty, to pewnie by była wielmoża wrzucona. Jakbym miał ogarniętą nagraną, to tak, ale że nie miałem, no to... Teraz mam ogarnięte, ale to może mogę sobie wieczorem nagrać. Potem wyrenderować jutro, bo jutro nie wiadomo, czy kurde właśnie wolne, czy nie. Lepiej, żeby było wolne, bo wtedy mógłbym sobie wyrenderować, rzucić i jeszcze nagrać, nie? Sobie Balerona dalej. Tylko, że na Baleronie tam teraz trzeba dużo ogarniać save'a. Bo teraz jest przewijanie. Aż do wiosny. Więc w sumie wszystkie te palety się pozbędę, więc... Siedem i pół tony prawie dało, więc spoko. No i dobra, jadę na kolejne pole kosić. Teraz myślę sobie chyba John Deere'a przejdę, no bo tam kiedyś nie sobie kosi. To wiadomo, kiedy już będzie miał tutaj obkoszone dookoła, to też już będę miał łatwiej trochę kosić.
Pewnie tym dużym case'em już do końca odcinka będę kosił. Więc tak to będzie wyglądać. Oczywiście kurs tutaj będzie ustawiony, żeby sobie podjeżdżał. Żeby sobie podjeżdżał, nie? A też dzięki cosplayowi ja wtedy widzę, ile jest czasu pole koszone. 42 minuty, no widzicie. Kejsik do odwozu akurat tak przypadło. To się da wszystko. Dobra, tamten akcent się wysypał, więc podjechał sobie do przyczepy, co mi się podoba. No ja na początku chciałem tędy kombajn jechać, ale stwierdziłem, że ja tu nie przejadę. Bo wiedziałem, że tu jest dość wąski ten gaz, więc... Musiałem się przez stację przedupić. Dobra, powinien sobie znaleźć kombajn, jak nie znajdzie, to trudno. A idę do Rzędyra, bo... John Deere ma tam ładnie poobkaszany już. Nie wiem, John Deere jest. Akurat zrobił dwa okrążenia dookoła pola, więc... Może być sobie pod takim skosem, tak sobie teraz myślę. To sobie oczywiście trzeba kamerę przybliżyć. I będę sobie powoli kosił. No myślę, że pod skosem będzie tutaj chyba najlepiej kosić, no bo on kursy play mi tak wygenerował. A tak to będzie trochę szybciej, bo będę miał bardzo długie przejazdy, nie? I o to bo właśnie mi o to chodzi, żeby długie przejazdy były. Nie, na razie godzinnego odcinka też nie będę robił, no ale... Ale zobaczę, no zobaczę, pomyślę, no może, może zrobię. Teraz jest październik, więc trzeba będzie myśleć. Bo może by coś zasiał jeszcze na tym październiku. Wtedy by było też fajnie, bo bym nie musiał dni przewijać, nie? Na kolejny odcinek. Bo tak muszę jeden dzień przewinąć, żeby marchew była, no ale marchew to tam na końcu. Więc trzeba coś trochę jeszcze zasiać, nie? Parę pól. A na wiosnę chyba sorgo będę siał. Bo sorgo sobie zasieję na wiosnę. Owiec sobie odpuszczam, ale sorgo sobie zasieję chętnie. Albo nie. Dobra, kukurydzę ja muszę gdzieś zasiać. Wykrów. Tu są krowy i tu jest silos, nie? Więc do krów. Na kiszonkę. 69. Albo 30. Albo tutaj, z tego co wolę. Tylko trochę wielkie jest na kiszonkę, nie? No nie wiem, pomyślę. Ale coś sobie ogarnę na kiszonkę na pewno. Jakąś tam kukurynę. No nie wiem, naprawdę nie wiem gdzie zasiać tę kukurydzę. Tak żeby było jej dużo, nie? No myślę, że chyba te 69 będzie najlepsze pole, tak sobie teraz patrzę na zapis. Te 69 będzie najlepszym wyborem. Poczekaj, to będzie połączone. Będzie taki... Nie, to na razie będą dwa oddzielne pola, albo 70, 70 chyba będzie na kiszonkę, zobaczę. Tak żeby był fajny, szybki dojazd gdzieś z kiszonką, nie? To nie wiem, co mi nawet będzie. Albo mówię, zasieć to i ile będzie kiszonki, tyle będzie, nie? Niech będzie nadmiar, no to ten. No to na ziarno resztę skoszę i tyle. Tak chyba trzeba będzie zrobić.
Myślę, że to chyba będzie nawet najlepszy pomysł, jak sobie teraz pomyślałem. Zrazić tutaj całą te całe pole kukurydzą i tyle. I wtedy zrobisz na kieszonkę ile wlezie? Do silosa. Ile wlezie do silosa, a reszta na ziarno, jak sobie zostanie. A tamto jest 3 miliony chyba. Tam 3 miliony wejdzie, albo 3,5 miliona, jak się dobrze upcha. Nawet nie wiem, ile wejdzie. No ale myślę, że powinno całe pole wejść. Tak średnio to widzę te statystyki moje kanałowe, no ale... No ale przez to, że była przerwa, nie? Dwóch odcinków nie było chyba w tym, w lutym, no? W lutym chyba dwóch odcinków już nie było. Chyba skończyłem w środę. No to w czwartek nic nie było, a na piątek były 2000 klub było na piątek. To pamiętam. No dobra, no. Powoli będę sobie tutaj strugał, nie te odcinki. Nie 16 minuta. A jakby była. Jakby teraz była nie 16, tylko 36, to bym skończył sobie odcinek. Bo wtedy miał jeszcze czas nagrać jeden odcinek, nie? Wtedy bym mógł jeszcze sobie Leningradę na przykład ogarnąć czy nagrać. U siebie to jest taka. Taka. Nie wiem, znaczy no nie nudna, ale. Ale u siebie to jest taka robota, taka wie tam. Jak to siebie, nie? Chyba, że nowy nabytek, jaki tam kupił do siebie. No nie wiem, pomyślę. Ale na razie to jeszcze daleko. O! Kogo ty? Więc trzeba się wysypać. No dobra, ten tam już dwa okrążenia zrobił, więc teraz będzie paskami kosił, więc to jest dobra wiadomość. A Kensior się wysypał, dobra. Mówię, dobrze, wziąłem sobie tego Jindira teraz, a nie Klas, a nie Case'a, no bo tam to nie chciałem się kosić. Tam tym Case'em też pokoszę sobie parę minut i tyle, nie? Ale na pewno chciałbym skończyć te pole. Te pole tutaj u John Deere'a. Na którą się sypał? Na drugą się sypał. No dobra, to dosypię mu na tą drugą. Tyle, nie? Będę sypał na drugą i tyle, no. Co tam? I tak będą dwie pełne, i tak będą dwie pełne, i tak. To ja wiem o tym, że będą dwie pełne, więc... A rozsypywać to po dwóch przyczepach też nie ma sensu. Bo prawdopodobnie powinno wejść na jedną. Wilczur 12, ale to fajnie widać. A tu jest pewnie Bronek jeszcze. Tak, tu jest Bronek. No i ogień. O, do tyłu. Jeden, dwa przejazdy, o. Dwa przejazdy długie i wtedy taki klinik tam malutki na dole będzie, więc... I się wszystko da. Tutaj jeszcze 35 minut będzie Axel Flow kosił, a ten drugi będzie 37. No to... No spokojnie sobie będziemy działać. Ja czekam na 17.15, więc sobie jeszcze... 45 minut, więc coś tam sobie na YouTube jeszcze pooglądam. Coś tam sobie na YouTube pooglądam i tyle, nie? Tak to wygląda.
A w tym czasie te, co będę ogarniał YouTube, oglądał na YouTube, to chyba tutaj. Tutaj będę dalej tego save'a ogarniał i tyle, tak? Bo trzeba to skosić, tak i tak trzeba skosić. Więc chyba tutaj dalej będę kosił i tyle. Bo to wszystko musi być dzisiaj skoszone. Najlepiej jeszcze wieczorem, jakby się udało wieczorem jeszcze nagrać jeden odcinek z Zemkrika, nie? To bym był zadowolony. To było coś pięknego, jakbym jeszcze jednego Zemkrika trzasnął dzisiaj. Bo nie wiem, ile tutaj jeszcze będę kosił, nie? W sumie takie dwa pola jeszcze zostały do skoszenia. Oni za pół godziny skoszą, więc tylko w sumie jedno pole zostanie do koszenia. Tylko ta 40, ale to tam już duży kombajn będzie kosił prawdopodobnie. A tego 0 na 38 wyślę i koniec. John Deere'a. Nie no panowie, każde ziarno się liczy, nie ma lipy. Dobra, pojadę tu od góry. Zawsze to jeden przejazd mi będzie już. No i dobra, i jedziemy dalej, nie? W sumie to nawet lepiej, jakbym dojechał, bo bym pojechał drugim, wrócił i tam po przyczepie bym skończył, no ale dobra. To już jest teraz mało istotne w sumie. No i John Deere'em sobie zjadę jeszcze na pole kolejne. Będzie akurat tak. Case'em sobie pokoszę 5 minut i tyle. Albo zobacz jak zjadę case, jak zjadę John Deere'em, która będzie minuta. Bo jest 23 minuta. No zobaczę, no naprawdę mówię, zobaczę, no bo nie wiem, nie? Tam jest 33 minuty korzenia jeszcze na Axialu. Znaczy tak, pewnie ja sobie pójdę oglądać. O, to ty, to jest dobry pomysł. Ja sobie pójdę oglądać, a tu pushplaye będę sobie kościć. Ty, to nie jest takie głupie nawet. Bo mnie 40 minut na kompie nie będzie? No to 40 minut na pewno tamto jedno pole uda się skosić, nie? Ale to najprawdopodobniej duży będzie jeździł, bo największy header ma i najszybciej to zamiecie. No to też w sumie trochę jest do koszenia na tym 40 tutaj polu. Nic no nie ma lipy, nie? Witam. Siema. Ej, słuchaj, wiesz jak sprzedać pole w 15? Nie da się. Aha. Jeżeli chcesz sprzedać, to musisz sobie w pliku zmienić to. Aha. No bo nie da się sprzedawać w pulcie, wiesz. No, dobra. Myślałem, że to jak działa jak w tej 22 i 19. No co ty? Ty kurwa, jak daleko mam siódką jechać? Ja pierdolę. A na jakie mapce grasz? Dolnośląska. O, fajna mapa. No. I co tak jeszcze ciekawego powiesz? A nie wiem. No jak nie wiesz? Nie wiem. Nie dobrze. No. Kurwa, jak to siódka mordy drze. To na pewno. Jest 16:30, jo? Ja. 45 minut? Dobra, to się da. Oj, słomy spresuję najpierw.
te trawy przetrząsnę. Nie no, zjadę tylko rzędyrem na dół i puszczę go. A to, to kurwa o, trzeba tą słomę pozgrabiać porządnie, bo kurwa... Kupiłem pole ze słomą, nie? Tak porozpierdalane jest po całym polu, że... Elegancko. Chyba z małym case'em sobie nie troszkę zrobiła. Mały case jest taki bardziej lepszy do miniaturek. Kurwa, przyzwyczajony do 22, nie? Że gasić się mi to enter wciskam. Kurwa, nie chcę zgasnąć, nie? Nie wiem, złożę cały kombo i właśnie teleportem, to nie wiem, czy się nie zbuguje rura, więc wolę cały kombo sobie złożyć. Brak kursu, dwa przejazdy i ogień. No, tak sobie myślałem, że to się pewnie zbuguje i rurę będzie otwierał. No ale dobra, niech usiedzi. Panie Pawle. Co tam? Jak tam... Jak tam ETS? Daj spokój, kurwa. A co jest? Nie mogę tego ogarnąć. No jak nie może? Wcześniej miałem się, teraz nie masz. No, bo przez tą aktualizację jebaną. Dobra, tu w lewo, tu w prawo i będzie raz dwa na chuj. Tym długa prosta, a tym... autostradą. Ile tego będzie? Jeszcze pół godziny będę gościć te dwa. No dobra, więc praktycznie będziemy kliku garnięty w tym czasie, co ja będę sam oglądał. No i tak to wygląda. Jest to w zasadzie 9 minuta. Jak da do tak, które będzie 33, czy tam 34 minuty, pewnie 33. No nie, to nie będzie nawet. Będzie 31 minuta gdzieś, bo za minutę jeszcze będę jechał. O kurwa! Przycisków mi brakuje. Jak przycisków brakuje? No bo tu mamy tą, taką autosankę zieloną, nie? I kurwa to jest Adher Ubdown coś tam. Na klawisz 5 i 6, to czyli, że burty chyba, nie? A kurwa mam zdjęcie robienia? Nie wiem, nie wiem. O losie, losie, to jest Grzosie. Ta bojka mnie tu zawsze rozwala na tym środku, nie? Nie wiem do czego nas tutaj. Oj, trzeba przypisać na inny klawisz. Dobra, John Deere jest tam. Sterowanie. Niech sobie tutaj stoi, oj tyle. Chcę teraz patrzeć, czy on tą rurą nigdzie nie dowadzi.
Nie, dobra, tu szeroko. Daleko są drzewa, więc aha, je zobaczę. Zajebiste sterowanie. Dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć i pa, pa.